Cześć moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj jestem w wspaniałym miejscu, najbardziej energetycznym, w którym można się doładować. Jest to Wawel w Krakowie, tutaj w tym miejscu od strony Sztuki Wschodu. Jest właśnie takie magiczne miejsce, energetyczne miejsce, najbardziej można się tutaj doładować energetycznie, więc jeśli jesteście tutaj gdzieś z okolicy i nie wiecie o tym, no to bardzo zapraszam tutaj Was, bo naprawdę można odczuć niesamowitą energię, połączyć się ze Wszechświatem, z Matką Ziemią, z Kryształem Ziemi i naprawdę zregenerować swoje siły. Podejrzewam, że również zlikwidować różne dolegliwości, złe samopoczucie. No tutaj, tak jak mówię, to jest naprawdę największa energia w Europie, tutaj w tym miejscu. Bardzo głęboko pod ziemią został zakopany taki kamień, który tutaj właśnie promieniuje najbardziej właśnie w tym miejscu. Więc polecam sobie tutaj przyjść, jak jesteście z Krakowa, ściągnąć buty, postać sobie z 15 do pół godziny, no jak ktoś ma więcej czasu, to może więcej. I bardzo mocno można tutaj odczuć tą energię, ja sama czuję, wiecie, jakby mnie ktoś, jak bateria podłączona do ładowarki. No jest to bardzo mocno odczuwalne, jakby oczyszcza nasze te wszystkie czakry, te wszystkie właśnie kanały energetyczne, pozwala zharmonizować tą energię w naszym ciele. Ci, co są wrażliwi na energię, to myślę, że tutaj od razu odczują właśnie tę zmianę. No niektórzy oczywiście uważają, że to jest jakaś magia, czary i tak dalej, no nie jest, ponieważ jest to odczuwalne od razu. Jeśli wstaniecie w odpowiednim miejscu, od razu odczujecie właśnie tę zmianę i naprawdę mega przypływ energetyczny, takie wyciszenie, wiecie, takie zharmonizowanie na wszystkich poziomach ciała i duszy. Naprawdę jest to mega, mega, no, dla mnie jakby przypływ sił witalnych powoduje. I tak jak powiedziałam wcześniej, no harmonię, tak? Harmonię w ciele, w tych wszystkich energetycznych kanałach, które są często też zablokowane, myślę, że one po prostu zaczynają wibrować. Czujecie, ja czuję po prostu takie mrowienie zupełnie przez tak jakby, wiecie, od czubka głowy aż po same nogi, takie po prostu mrowienie energetyczne i w rękach również. Więc naprawdę jest to, można czerpać tutaj do woli. I często też, no nie, no, poczytajcie sobie, bo to są bardzo fajne informacje. To miejsce jest porównywane do ostatniej czakry, czyli czakry korony naszej, tak? Czyli jest to czakra połączenia ze Wszechświatem, z energią boską i naprawdę można tutaj to mocno, mocno odczuć. Więc fajnie jest tutaj przyjść właśnie, jak jest ciepło, jak można sobie właśnie ściągnąć obuwie i stanąć na tych kamieniach lub usiąść. Polecam szczerze Wam, próbujcie, zobaczycie, jaka jest różnica, jak się harmonizuje, jak to wszystko, jak ta energia przepływa przez ciało, jak takie mrowienie następuje. Po prostu przez całe, tak jak wiecie, jak macie ciarki, nie? To jest takie przyjemne. Właśnie tutaj jest taki moment, że jak stajecie, to przepływa Wam ta energia cała, te wszystkie kanały się po prostu odblokowują, harmonizują i dosłownie możecie czerpać wiele. Także tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej energii. Pozdrawiam serdecznie. Pa!